Jutro znów zrobi się niebezpiecznie. Na Bałtyku spodziewany jest sztorm, a na wybrzeżu silny, chwilami porwisty wiatr do 75 km na godzinę. Sytuacja uspokoi się we wtorek. Dobry wieczór, Małgorzata Rumszek. Oto szczegóły najnowszej prognozy. Pogodę nad Pomorzem kształtuje rozległy i wielocentryczny obszar niskiego ciśnienia. Kolejne fronty atmosferyczne będą przechodzić nad północną Polską jutro od rana. Centrum głębokiego niżu przemieszczać się będzie przez południową Szwecję i jutro wieczorem dotrze nad Łotwę. Z północnego zachodu napływać będzie wilgotne i dość ciepłe powietrze polarnomorskie. Po wietrznym poniedziałku kolejne dwa dni zapowiadają się względnie pogodne i bez opadów. Tymczasem w nocy chmur będzie przybywać, koło północy może zacząć padać deszcz i deszcze ze śniegiem. Wiatr północno-zachodni, potem zachodni wiać będzie z coraz większą prędkością. Nad morzem nawet do 50 km na godzinę. Na termometrach od 1 do maksymalnie 3 stopni. Ciśnienie w Gdańsku wynosi 1014 hektopaskali i zacznie spadać. Jutro wiatr da się we znaki, zwłaszcza nad morzem. Do tego chmury szczelnie zakryją niebo. Będzie padać deszcz, a na Kaszubach do południa także deszcz ze śniegiem i niewykluczony jest śnieg. Późnym popołudniem opady zaczną zanikać, a na niebie pojawią się przejaśnienia. Temperatura od 6 do maksymalnie 7 stopni. Ciśnienie będzie się wahać. Na Bałtyku sztorm. W nocy wiatr zachodni i północno-zachodni. Wiać będzie do 7 stopni w skali Beauforta. Jutro wiać będzie w porywach nawet do 10 stopni. Dominować będzie kierunek zachodni i południowo-zachodni. Dziękuję za spotkanie. Spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.